Roxy, widzimy się dzisiaj na premierze filmu Mawka, Strażnicy Lasu. Właśnie mieliśmy już okazję rozmawiać o tym filmie. Jak emocje po tak naprawdę zakończonym projekcie? Tak, mieliśmy okazję ostatnio rozmawiać o tym projekcie. No, emocje cudowne. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj tutaj być. Pierwszy raz tak naprawdę odsłucham swój dubbing, więc stresuję się. Czyli nie miałaś jeszcze okazji? Nie. Miałam okazję usłyszeć poszczególne fragmenty, ale wiesz, to nie jest cały film, także naprawdę, no, nie mogę się doczekać. Jesteś skrępowana, jak odsłuchujesz swój głos? Przywykłam chyba do tego. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że do tego przywykłam. Chociaż tutaj jest jeszcze kwestia tego, że jednak Mawka jest bardzo subtelną postacią i ja musiałam troszeczkę tak swój tembr głosu podwyższyć, więc jest na pewno inaczej. Ja nie mam, wiesz, takiego cukierkowego głosu raczej. A jak w ogóle rodzice reagują na twoją działalność poza tą muzyczną, bo jednak tutaj dubbingowałaś stricte. Prócz tego była stworzona piosenka, ale dubbingowałaś. Tak, jak moi rodzice reagują? Super. Wiesz, to jest projekt, który jest przeznaczony tak naprawdę dla szerokiej grupy odbiorców i jest to... No, Mawka jest uroczą postacią, ja też poniekąd mogę się gdzieś tam z nią utożsamić, więc dobrze reagują. Tutaj trochę nawiążę do postaci, którą dubbingujesz, mianowicie Mawkę, która jest wróżką. Ostatnio miała miejsce sytuacja, gdzie właśnie wróżka, nieproszenie, postawiła po prostu karty i wypowiedziała się. I właśnie jaki jest twój stosunek do tego wszystkiego? Po prostu to miało być takie ostrzeżenie dla osób, które... mają w głowie albo zamierzają i planują stawiać karty Tarota na mnie albo w kontekście mojego życia, w kontekście mojej relacji. Nie życzę sobie tego, bo po prostu to nie są moje wartości, ja tego nie wyznaję i no nie można bez zgody drugiej osoby robić takich rzeczy. Uważam, że to nie jest błahostka, więc dlatego tak na to zareagowałam i nie ukrywam, że trochę mnie to zirytowało, bo no, nie życzę sobie takich zachowań. Ale myślę, że idealnie zareagowałaś, bo jednak postawiłaś jasną granicę, czego nie chcesz, żeby ktoś, druga osoba po prostu tobie robiła. Tak. I to wiesz, to nie była informacja na zasadzie, zobaczysz, co teraz się za to spotka, tylko po prostu chciałam właśnie zaznaczyć te granice. No. Tutaj zapytam się, bo mamy idealny okres wakacyjny. Wstawiasz na Instastory cały czas, jak wypoczywasz z Kevinem, ale prócz tego jest cały czas mieszkanie, które remontujecie. Ostatnio rozmawialiśmy, że jest jeden wielki rozgardiasz. Jak to wygląda teraz? Jest lepiej, jest dużo lepiej. Ekipa naprawdę się sprawdza. Remont postępuje, więc pewnie skończy się w planowanym terminie. A jaki termin planujecie? We wrześniu będzie koniec. Tak. Czyli tak naprawdę stricte skupiacie się na tym, żeby w wakacje wszystko wykończyć? Tak, dokładnie. Jest to idealny czas na wykończenie, bo jednak nas ciągle nie ma teraz w Warszawie, więc... No właśnie, ten aktywny czas. Czy znajdzie się również czas na to, żeby po prostu odpocząć? Znajdzie się. Akurat w tym roku to mocno zadbaliśmy i będzie taki tydzień, w którym odpocznę. Bliżej czy dalej? Bliżej. Bliżej, no. Okej. Tutaj też zahaczę. Pięknie dzisiaj wyglądasz, biała suknia. Czy zmieniło się coś? Nie. To jest beż. Znaczy bieli beż. Okej, no masz rację. Okej, dobra, przyznaję rację. Powiedz mi, czy coś się zmieniło w temacie ślubu, czy już coś zaczęliście planować? No tak, planujemy. Jakby zbieramy inspiracje, działamy. Czy już zbieracie inspiracje? A jaka jest twoja największa inspiracja, taki wymarzony jeden element? Wymarzony jeden element? Chyba, wiesz co, ciężko mi... myślę, że miejsce i... No po prostu marzy nam się, żeby to był taki nasz dzień, totalnie nasz, chcemy zrobić wszystko po swojemu, ale nie chcę, jakby wiesz, medialnie tego roztrząsać, bo to jest bardzo prywatne. Jasne, oczywiście, że tak, ja też tutaj nie chcę przekraczać tych granic, jednakże powiem ci, że nie jesteś pierwszą osobą, która zadaje podobne pytanie i mówi mi o tym, że stawia na intymność, tak. Jednak nie chcę tego rozgłosu. Dokładnie, to jest taki temat, wiadomo, jakby pochwalić się, okej, ale nie chcę właśnie zapraszać wszystkich do szczegółów. Powiedz mi, jakie są twoje plany artystyczne na dalszy czas w tym roku? Moje plany artystyczne to na pewno będę przygotowywała się do trasy koncertowej. Koncerty, jeszcze trwa sezon plenerów, także dzieje się dużo i tworzę też super projekt, reedycję mojej płyty 13+5, ale będzie ona zaskoczeniem, bo właśnie planuję po prostu fajne kolaboracje na niej. W takim razie, Roxy, trzymam kciuki i nie mogę się doczekać dzisiejszego filmu. Dziękuję bardzo. Też się nie mogę doczekać. Pozdrawiam.